Siemaneczko! Witam was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj mam dla was kolejne przygody w Happy Wheels, czyli w grze, którą bardzo wszyscy lubimy i bardzo doceniamy. Jak zawsze zagramy sobie w najlepiej ratingowane mapki w tym tygodniu, więc zabierajmy się do pracy. Ultimate Glass Break 2, czyli ultimate'owy rozbijacz szkła. Zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie. Co tu się robi? Tu są jakieś... Aha, mamy na górze podaną grubość tego szkła. I na razie jesteśmy not bad, czyli tacy, wiecie, średni, nie? Ale możemy przejechać, jesteśmy nice one. Geronimo! Dobra, udało się. Co to jest? Who killed Hitler? Kto zabił Hitlera? Obi-Wan Kenobi? Albo, że popełnił samobójstwo. No jak wiemy, jak znamy historię, to Hitler popełnił samobójstwo, więc klikamy i też dobrze kliknęliśmy. Okej, okay, tego w sumie dużo nie grałem w takie glass breaki, więc nie wiem, czego mam się spodziewać. Nie wiem, czy to ma być jakieś ciężkie mega, ale myślę, że w taki sposób będzie najbezpieczniej je rozwalać. Uuu, pięknie. Okej, okay, i koniec! Jak już też wiecie, jestem po prostu najlepszym graczem Pogo i to jest 85% Pogo Impossible, czyli jest praktycznie niemożliwe i... Może tak być. Zdecydowanie za szybko ta kula tam lata i nie mogę tego przeskoczyć. Było tak blisko! A gdyby tak skoczyć i się puścić i... Nie polecam się puszczyć, a teraz się puścić. Tak blisko! Teraz patrzcie, patrzcie tu. Co? Jest! Kurczę, mówiłem, że się nawet stanąłem, ale to już było MLG, takie prawdziwe MLG. Nie wiem, jak to zrobiłem, nie wiem. Kolejna mapka nazywa się The Ball, czyli jesteśmy piłką i musimy tutaj przynieść piłkę, a tu musimy kliknąć, tylko jak się tym steruje? Aha, klik. Okej, okay, czyli musimy klikać. I dzięki temu klikaniu coś się stanie. To jest trudne. To jest bardzo trudne. Nie chcę, żeby to było takie trudne. No nie, od nowa muszę. Czy ja serio nie potrafię trafić w dziurkę? No, potrafię, widzicie? Dobra, teraz musimy tutaj przyjść i zabrać kluczyk. I teraz musimy tylko trafić tam, a to już nie będzie trudne, opatrzcie. Teraz już puszczam i jesteśmy. I fajne to było, bardzo, bardzo fajne, bardzo, polecam. Are you lucky? Czyli czy jesteś szczęściarzem? Czyli typowe rzucanie piłeczką. Mamy dużo, dużo miejsc, żeby trafić, żeby winować i winowaliśmy właśnie. No i widzicie, Pogoman and Gun, czyli kolejna nasza, wiecie, technika, w której jesteśmy najlepsi. No nie ma lepszych ode nas w Pogomanie. I doszedłem tu, tylko że ze strzałą w głowie. Jeszcze raz. Dobra, teraz patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jest! 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 Neon Leadball. Musimy nacisnąć Z i... Czyli musimy się puścić i złapać tej piłki, ale się nie udało. Teraz piłka nas będzie kierować, tylko gdzie ona nas zaprowadzi? Nie lubię ufać ludzi, ale to chyba tylko musimy trzymać, nie? Bo wszystko pójdzie za nas, się zrobi. Thanks for playing, made by... ktoś tam. Okej, już. Kolejne rzucanie piłeczkami, tym razem jakieś painted. Czyli narysowane ołówkiem. Dwa razy nic pod rząd, więc... No, idzie nam świetnie. Animal, okej. Okay. O kurwa! Kolejny raz rzuciłem win. I jeszcze raz rzuciłem win. A teraz rzuciłem unlock win i teraz muszę rzucić win, ale nie rzuciłem win. A byłoby tak pięknie! Unlock win i teraz musi być. Fuck. Dobra, w drugim rzucie udało nam się unlockować win. I teraz byleby nie trafić, jest! Mamy to! Thanks for playing! Epic ball jump, czyli... Musimy sterować na piłkach, się jakoś, wiecie, przedostawać, żeby spaść na dół. Chyba o to chodzi. Ale na razie idzie nam dobrze. Tylko bez nogi. 10, 9, 7, 5, 2, 1, start, koniec. Spoko. Railed Cart Course. Musimy trzymać spację, kiedy się wspinamy i to wszystko w sumie. Więc musimy pewnie tak robić, tak? I spacja. Ups! Schowało nas. Co jest? Co się odpierdala z tym? No nie spadaj! Dobra, raz jeszcze, bo tamta próba nie była zbyt dobra. Okej, okay, tu robimy salto. Tu się wspinamy po raz kolejny. Tutaj musimy jakoś... Nie, to tył.
do tyłu, okej, mamy to. Pięknie, o co chodzi? Lecimy dalej. Doszliśmy już tak daleko, a to już koniec jest chyba, nie? I spacja. I wygraliśmy trochę do góry nogami, ale udało się. High Orange, czyli kolejny Pogoman. Help me, jak mam cię pomóc, drogi przyjacielu? Bez komentarza to zostawię, po prostu. W sumie nie wiem, dlaczego to sobie robię, ale zawsze wybieram najwięcej tych pogomanów, które mówią 100% impossible. Tym razem 95% impossible, czyli jest 5% szans na to, żeby wygrać. I jesteśmy... No, i już nam pokazuje, co sądzą o tych 5%. Okej, pierwszy harpun po raz kolejny oszukany. Drugi prawie. Tak blisko byłem. Może on jest taki nieoszukist... Mamy to! Okej, i ostatnia mapka na dzisiaj, czyli Sky Jump, czyli musimy przeskakiwać nad tymi wszystkimi, wiecie, znaczy musimy wszystkie przeskoczyć. I na razie jest dość łatwo. Impossible się udało, kolejny impossible się udało i jest! A miało być trudne takie. Chciałem, wiecie, na koniec z taką petardą zakończyć, jakie to... Czemu to jest napisane Jacksepticeye? Żeby to było takie trudne, a nie było wcale takie trudne. Chyba. Dobra, kochani, ja wam wszystkim bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, to jak zawsze łapka w górę. Jeżeli się nie podobało, to jak zawsze łapka w dół. Jeżeli ja wam się spodobałem, to subskrybować, proszę bardzo. A na dzisiaj też wszystko. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Papa. Pa.